Hejka wszystkim, witam was w 14 vlogmasie na moim kanale. Mamy dzisiaj poniedziałek. Ja już jestem jakiś czas temu po lekcjach, bo skończyłam o 12. I powiem wam, że wczoraj była jakaś awaria Messengera, wczoraj albo przedwczoraj, a dzisiaj była awaria YouTube'a. Po prostu dodałam Vlogmasa i musiałam go później ustawiać na prywatny, wiecie, żeby go wstawić jeszcze raz, po prostu godzinę chyba trwała ta awaria i później nagle się naprawiła i ludzie już jakby, mam wrażenie, że nie oglądali mojego filmu, także wstawiłam go jeszcze raz. No, dlatego nie wiem, co się dzieje, ale była awaria podobno nie tylko YouTube'a, ale też Google i maila połączonego z Google. Ogólnie wszystkie te aplikacje związane z Google. Także ja nie wiem, co jest, ale dziwne. Jeszcze wtedy, kiedy była awaria Messengera, była też awaria YouTube, nie YouTube'a, tylko Instagrama, bo ja nie mogłam nic wysyłać, także nie wiem, co oni tam robią, ale mam nadzieję, że więcej już się tak nie stanie. Ja przez 3 vlogmasy robię paznokcie. No tak, ale po prostu ja zawsze robię tak długo paznokcie. Także no i mam coś takiego na razie. Jak widzicie, tutaj na tym będzie taka laska cukrowa, którą jeszcze robię na razie. Na razie zrobiłam sobie przerwę, bo mi się już nie chce trochę tego robić, ale mamy godzinę 14, ja o 15:30 spotykam się na chwilę z Justyną, bo ona tam musi zrobić jakieś zdjęcia, coś tam. No i właśnie idę z nią, ale jeszcze nie otwieram kalendarzy adwentowych, także teraz chyba sobie otworzymy, chociaż mam na łóżku dość duży syf, bo tu mam lampę, lakiery i wszystko inne. No, ale nie chcę mi się teraz tego sprzątać, bo później właśnie będę kończyć te paznokcie. Już mi się tak nie chce naprawdę, bo ja zawsze robię je tak długo, no ale no, chcę mieć ładne paznokcie, to muszę długo robić. Także tutaj mam jeszcze kulę z wczoraj. I herbatę jeszcze nie wypiłam za wczoraj, także później będę je pić. Jakoś tak w tym roku nie nadążam za piciem tych herbat. Tutaj mam lekiery do paznokci, także to będzie sobie tam stało. No i otwieramy najpierw kulę. I dzisiaj otwieramy numer 7. Zobaczymy, czy mi się paznokcie nie rozwalą. Pamiętam, jak mi się rozwaliły właśnie przez kalendarz adwentowy rok temu, także może będę czymś je otwierać teraz. Okej, dobra, poszło łatwo, łatwiej niż myślałam. I mamy tutaj jakąś żółtą kulę, ale ja jej teraz nie wyciągnę za Chiny. Także sobie ją tu podważę. Dobra, mam. Ciężko wychodzi i już się cała, prawie się cała, już się trochę ukruszyła, ale mamy tutaj taką żółtą kulę w kształcie takiej gwiazdki, także fajnie, będę mieć żółtą w wannie. Teraz na szybko otwieramy Irving i mamy dzisiaj herbata zielona mango z grejpfrutem. O ja, ale ja nie pamiętam, czy była taka rok temu. Powiem wam, że ja sobie ją od razu zrobię, bo ja uwielbiam mango i lubię grejpfruta. Także na pewno sobie ją teraz zrobię i przetestuję. Mamy Kinder numer 13. Mamy już, jesteśmy za połową kalendarzy adwentowych, także tak. A nie, dzisiaj mamy 14, już pomieszałam, bo tak, 13 otwieraliśmy. Dobra, to mamy tutaj 14. Okej, i mamy dzisiaj zwykłą kinderkę. Haribo i numer 14 mamy tutaj. I mamy chyba te zwykłe złote misie. Dokładnie tak. Dobra, więc ogólnie mamy tutaj nim dwa i powiem wam, że tu będą na 100% te dwa cukierki. To się już tak strasznie powtarza, że ja nie wierzę, naprawdę. Kurde. Leci mi tutaj wszystko. No i tak, mamy dwa cukierki. Powiem wam, że słabo. Dawno nie było tych takich cukierków, co w środku mają ten taki mus w sobie. Wiecie, o co chodzi. Dawno ich nie było. No, a to się ciągle powtarza. No i numer 14 w Douglas. Jestem ciekawa, co dzisiaj będziemy mieli. Okej, mamy coś z firmy One to Free.
Czyli coś pewnie do kolekcji, bo już właśnie mieliśmy coś takiego różowego i mamy dzisiaj, zaraz przeczytam, bo tu piszę po polsku, nie po niemiecku, krem do twarzy, okej, czyli po prostu krem do twarzy. No i z dzisiejszych rzeczy z kalendarza adwentowego najbardziej jestem zadowolona oczywiście z tej herbaty, no i z tego kremu. Także ja lecę na obiad, bo jeszcze nie jadłam i zrobimy sobie tą herbatę. Aha, no i zapomniałam jeszcze o tej kuli, także ona też jest bardzo fajna. Hejka moi drodzy, ja się do was ogólnie nie odzywałam dość dłuższy czas, mamy już godzinę 22 chyba, coś takiego, ja wiem, że ja się do was nie odzywałam. Ale spokojnie, po prostu byłam zajęta i teraz muszę mówić trochę ciszej, bo mój brat śpi. No i powiem wam, że jutro mam pytanie z biologii i nie umiem totalnie, naprawdę nic nie umiem. I jeszcze miała mi pani z polskiego ocenić sprawdzian, bo dzisiaj, do dzisiaj były proponowane oceny, a no... Nie oceniła mi i na razie nie wiem, czy będę mieć wyższą, czy nie. Nie będę się chwalić moimi jakże super ocenami, bo nie są super, są dramatyczne. I jutro planuję zrobić bułeczki cynamonowe. I ogólnie chciałam się wypowiedzieć na jeden temat, ponieważ kilka osób mi pisało na Instagramie, żebym powiedziała, nie wiem, na YouTubie, czy no właśnie na Instagramie. Bardziej na Instagramie, ale stwierdziłam, że powiem na YouTubie, co sądzę o nowym Teamie X. Także powiem wam, że obejrzałam ten... tą piosenkę, ten teledysk. Mogłam nagrać reakcję, w sumie nie pomyślałam. I ogólnie sądzę, że ludzie za szybko ich hejtują i jakby... Nawet nie dadzą im spróbować tego daily, co nie będą nagrywać i nie wiem, no po prostu. I jak ludzie piszą, że właśnie oni są taką podróbką starego teamu, no to trochę się z tym zgodzę, mimo że na przykład ta Patrycja, to ona już na przykład wcześniej mieszała angielski z polskim, zanim Alexi jeszcze w ogóle nagrywała na YouTubie, także... Nie wiem, nie znam się dokładnie na tym, ale w sumie to jest trochę taka prawda, że na przykład Pieszko to jest takie odwzorowanie Dubiela, na przykład Żuga i Julki. Jeśli chodzi o samą piosenkę, to uważam, że trochę teksty, które się tam znajdowały, za bardzo odnosiły się do starego teamu. Jakby wiecie, ja rozumiem, że musieli powiedzieć, że stary team się zakończył i zaczyna się nowy, ale no po co aż tak bardzo wchodzić w to i też uważam, że ten tekst był trochę za mocny przy niektórych osobach, albo na przykład, nie wiem, przy Natsu, że wygląda jak Kendall, albo z Moniką Kociołek, to już w ogóle totalnie, bo ja na przykład Monikę Kociołek oglądałam na TikToku czy tam na Instagramie i lubiłam ją oglądać w sumie, tylko nie wiem, kto pisał te teksty, bo te teksty to są trochę takie... No trochę takie bez sensu. W każdym razie jestem mega ciekawa, jak im to wszystko pójdzie. I jeśli chodzi o to, kogo mi się najbardziej tekst podobał, tekst, no ogólnie kto najlepiej moim zdaniem zaśpiewał, no to albo Julia Żugaj, albo w sumie Leksiu. Też w sumie spoko, dużo osób go zachwala, także wydaje mi się, że no właśnie on też między innymi fajnie zaśpiewał. Ale moim zdaniem najlepiej Julka, najbardziej mi się spodobała i w sumie zobaczymy po prostu, jak to będzie. Na pewno ci prawdziwi widzowie z nimi zostaną, a hejterzy odejdą, więc nie wiem, po prostu stary team też każdy hejtował, że podróba ekipy i w ogóle teraz mówią, że podróba poprzedniego teamu, no i ludzie zawsze się przyczepią do czegoś. No i tyle, no co mam więcej powiedzieć, no. To jest moje zdanie na ten temat. Zobaczcie, zrobiłam sobie kisiel i jest to smak pieczone jabłko i cynamon. I to jest tak dobre, naprawdę, ja to tak uwielbiam. I serio, jak zastanawiacie się, czy spróbować, to serio mega wam polecam. I to są właśnie takie kawałki jabłka, także ja teraz sobie będę jeść i może będę sobie coś ciekawego oglądać, no bo mamy już godzinę 22,
prawie 30. Także dość późno. I ja będę zaraz montować tego vlogmasa i wstawiać go na kanał. I w międzyczasie będę sobie coś oglądać i sobie właśnie jeść. I zaraz chyba pójdę jeszcze sobie zrobić jakąś herbatę, bo mi zostały kilka z kalendarza adwentowego. Tutaj mi została zwykła czarna. Biała granat z agrestem. Let it snow.